Naszym zadaniem jest z tym walczyć. Nie moje, bo ja to robię na własną rękę od 40 lat, ale każdego z Państwa, nie na taką skalę, nie w takim zakresie, a na tyle, ile to jest możliwe. Trzeba być aktywnym, trzeba być czynnym, trzeba się nie poddawać tej propagandzie z drugiej strony. Co jest złe, co jest dobre, to my oceniamy. My mamy sumienie. Nie może tego robić Tusk, nie może tego robić profesor, w cudzysłowie, Hartman, nie mógł tego robić profesor, w cudzysłowie, Bartoszewski i wiele z tych innych osób nie mogą nam narzucać tego, co powinno być w nas samych. Poczucie dobra i zła jest tam dane. Musimy to tylko odnaleźć. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, to tak. I to jest kryterium oceny wszystkich czynników zewnętrznych. Dzień dobry Państwu. Jeszcze będzie na początku krótka modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych i później, kto wytrzyma, to 5-6 godzin na pewno. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech złe z naszych matek i sióstr wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. O Mario, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw, miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem. Amen. Nawiązując jeszcze do tej pięknej modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych, do tego, co ksiądz z nami się modlił, chciałbym powiedzieć, że to była jedyna organizacja konspiracyjna ówczesnej Polski, z której szeregów, z kapelanów tej organizacji wyszli późniejsi powojenni biskupi. A Stronnictwo Narodowe, które współtworzyło Narodowe Siły Zbrojne i druga część Narodową Organizację Wojskową, dostała w 1945 roku przywilej od Ojca Świętego opiniowania kandydatów na stanowisko prymasa Polski. Dlaczego? Dlatego, że to była jedyna struktura polityczna w konspiracyjnej Polsce, która broniła stolicy Piotrowej, która broniła Piusa XII przed pomówieniami. Socjaliści, wszelkiej maści, pseudodemokraci i inni nadużywali Kościoła, kłamali. To samo, co Sowieci i Niemcy. Robili to niestety także ci, którzy powinni być zupełnie inni. Narodowcy nie. Narodowcy byli inni. I teraz mamy 82 lata po powstaniu Narodowych Sił Zbrojnych. 82 lata to jest czwarte pokolenie, które wyrasta już poza tą organizacją, poza wiedzą o niej. I co się dzieje? To jest główny wróg historyczny współczesnej Polski. Tej, która jest teraz, za Tuska, tej poprzedniej niestety i wszystkich poprzednich przez minione 35-lecie. Nie mówiąc o tym, co było przez minionych 45 lat pod panowaniem komunistów. Organizacji dawno nie było, ludzi wymordowali, innych przepuścili przez więzienia. Wiecie Państwo, jaki był najwyższy wyrok dla żołnierza struktur narodowych po wojnie? Ludzie siedzieli po 5, 10, 15 lat, a Franciszek Cieślak, pseudonim Wilczur z północnego Mazowsza, 21,5 roku. Trudno sobie wyobrazić z naszego życia, ile mamy za sobą, jaką część byśmy przeznaczyli na więzienie. Ale nie takie więzienie jak dzisiaj, że jest telewizja, internet, dieta, opieka medyczna, spacery, wizytacje, urlopy z więzienia. Wtedy było inaczej. Ostatni żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych został ujęty z bronią w ręku w 1966 roku. 3 lata po śmierci Józefa Franczaka Lalka. I nie wiemy tak naprawdę dokładnie, jak ci ostatni żołnierze działali, jak wyglądali, co się z nimi działo. Ten, o którym mówię, Józef Gryga, pseudonim Twardy i pseudonim nie był znikąd wzięty, jeśli człowiek tyle wytrzymał. On był z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, Szczyta. Później już działał, miał samodzielny oddział, później miał małą grupkę, później był sam. Miał struktury własne, które mu pomagały na terenie dwóch powiatów, siatkę konspiracyjną, w latach 60. Jak to jest możliwe? Dlatego, że teren był za nim. Gdyby to byli bandyci, gdyby to byli przestępcy,
to ludzie sami chętnie by się takich pozbywali. Zgłosiliby na milicję, zgłosiliby na UB, że tu w lesie siedzi taki i nam przeszkadza. Nie, ludzie szli za niego, dostawali wyroki po 5-10 lat więzienia. Mieli rodziny, mieli dzieci, a mimo wszystko udzielali mu takiej pomocy. Jak to jest możliwe, że dziś, po kilkudziesięciu latach, walka z nimi nadal trwa? Nie ma walki z PPR-em, z Gwardią Armią Ludową. Oni mają wszystkie przywileje zachowane. W tej tak zwanej wolnej Polsce po roku 89 komuniści nie tylko w tej sferze politycznej czy finansowej, ale także w tej sferze kombatanckiej nie stracili nic. Zostali uznani za organizację niepodległościową, czyli wszystkie awanse, a dostawali następne w tej podobno wolnej Polsce, gratyfikacje finansowe i później państwowe pogrzeby na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Nawet w tej sferze nie potrafiliśmy Polski zdekomunizować. Mordercy Żydów, mordercy polskich niepodległościowców, pospolici złodzieje i gwałciciele chowani byli z wszelkimi honorami państwowymi. Człowiek, który oskarżał Inkę, ówczesny prokurator, później pochowany w latach 2000 z asystą wojskową przewidzianą i przygotowaną, wysłaną przez poprzednią ekipę Platformy Obywatelskiej. Jakie było uzasadnienie? No przecież nie był skazany, a był pułkownikiem, więc mu się należało. W związku z tym, że nie byli skazani, więc cały czas byli traktowani w sposób szczególny. A ci ludzie, nie tylko że wymordowani lub przepuszczeni przez te komunistyczne więzienia, które trudno sobie wyobrazić, jak to wyglądało, ile lat tam można było przecierpieć, pozostali bandytami w większości do dziś. Nie mogę zapomnieć takiej sprawy, gdzie ja byłem często biegłym sądowym przez wiele lat, ale w tej sprawie byłem tylko towarzysko. Na sprawie o stwierdzenie nieważności wyroku, komunistycznego wyroku, sierżanta Romana Dżelika ze zgrupowania Leonarda Zubzdanowicza Zęba z Lubelszczyzny. On był w zgrupowaniu do lipca 1944 roku. Weszli Sowieci, on został ranny. Gdzieś był tam na kwaterze leczony. I później zagarnęła go Armia Czerwona. No młody, w takim razie nadaje się do wojska. Na jego szczęście wzięli go do Berlinga, a nie do Armii Czerwonej. I on do Berlinga doszedł aż do Berlina. Za Berlin, za udział w walkach dostał virtuti. Nie za byle co. Za wyjątkową dzielność i męstwo. I te virtuti komunistyczne uratowało mu życie, bo później jak go rozpracowali, jak się okazało, że to jest żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, dostał karę śmierci, zamienioną z łaski za te virtuti na 15 lat więzienia. Przeszedł straszne śledztwo. On to opowiadał, rzadko się widuje ludzi po kilkudziesięciu latach, którzy płaczą na temat tego, co przeżyli, co przeszli. Mówi, że pewnych rzeczy się po prostu opowiedzieć nie da. I w 1992 roku w Warszawie była sesja Pomorskiego Sądu Okręgowego, Wojskowego, która miała rozpatrywać jego wniosek o stwierdzenie nieważności wyroku. Ja mówię, panie Romanie, przecież nic panu nie grozi, pan ma czystą, piękną kartę, nikomu pan nie zrobił nic, co byłoby kwalifikowane nawet przez prawo komunistyczne, nie mordował pan osób cywilnych, nie strzelał pan do osób niewinnych, w związku z tym nic panu nie grozi, ale ja bym prosił, żeby pan ze mną poszedł, bo ja coś źle przeczuwam, że to się sprawa źle skończy. Ja mówię, pójdę z panem, ale nie ma obaw żadnych. I co się okazuje? Na sali sądowej siedziało trzech pułkowników, sędziów komunistycznych, bo to było trzy lata po zmianach. I oni, biorąc jego dokumenty do ręki, mówią tak, żadnych nowych wniosków rozpatrywać nie będziemy, nie ma takiej potrzeby. A pan się wtedy przyznał. W związku z tym sprawa jest prosta i nie możemy stwierdzić nieważności tego wyroku, bo pan został skazany zgodnie z ówczesnym prawem. I on nie wytrzymał. Na sali sądowej rozerwał koszulę, pokazał gniecione żebra do środka i do tych pułkowników mówi, wy katyniowcy, ja 7 miesięcy tortur wytrzymałem. Później podpisywałem wszystko, rzeczywiście, nawet nie wiedząc co robię, ale przez 7 miesięcy byłem torturowany przez informację wojskową, najgorszą komunistyczną służbę. Milczeć, bo pana z sali wyrzucimy. On mówi, nie, ja wyjdę sam. Obraza sądu. Walnął drzwiami, wyszedł i zmarł jako przestępca w wolnej Polsce. Mówi, nie tak miało być, to pamiętam te jego ostatnie słowa. Nie tak miało być. I nie tak jest do tej pory. Jeśli ludzie, którzy mają na sumieniu przeszłość rodzinną, ideologiczną, polityczną, mówią, że bandytami w Polsce to był Ogień, to był Bury, to był Łupaszka, wszyscy po kolei,
a oni swoich przodków w ogóle nie ruszają. Setki zamordowanych Żydów na Lubelszczyźnie przez Korczyńskiego i jego bandę poszło na konto AK i NSZ. Po wojnie za te zbrodnie skazywano ludzi z tych formacji. Dzisiaj przychodzi historyk żydowski, bierze dokumenty. No, przyznali się w śledztwie. Sami napisali, że tak. Ale ci ludzie przyznawali się do tego, czego nie zrobili. Bo gdyby nas posadzili w tamtych warunkach, po tamtej stronie, gdyby nam wkręcali palce w imadła, też byśmy się przyznawali. I co ciekawe, komuniści rozpracowywali te sprawy żydowskie, bo oni byli na to czuli. Rzeczywiście zrobili to nasi, ale na zewnątrz trzeba znaleźć winnych, czyli innych. I ci inni dzisiaj mają pokutować za nie swoje zbrodnie. Z tym piętnem mordercy Żydów, kolaborantów, zdrajców i tak dalej. Jak to jest możliwe? Kilkadziesiąt lat po wojnie, kilkadziesiąt lat, kiedy powinno być już dawno normalnie, a my cały czas musimy bronić swoich bohaterów przed tymi zarzutami. I kto zarzuca? Na jakiej podstawie? I to jest właśnie przyczyna nienawiści do Narodowych Sił Zbrojnych. To była jedyna polska formacja obok Narodowej Organizacji Wojskowej, która była normalna w tym sensie takim bardzo popularnym, jak to rozumiemy. Normalna, czyli miała zdrowe podejście do tego, co się w Polsce działo, w Polsce okupowanej. Zdrowe podejście do kwestii niepodległości, jak ma wyglądać. Zdrowe podejście do kwestii ukraińskiej, dlaczego Ukraińcy są w Polsce wrogami po 1939 roku już jawnymi, że poszli na współpracę z Niemcami. Przepraszam, może nie jedyni. Jest jeszcze coś, co warto wiedzieć, warto zapamiętać. Deklaracja ideowa Tajnej Armii Polskiej, tam, której szefem sztabu był Witold Pilecki. Tak naprawdę ta organizacja nazywała się pierwotnie inaczej. Tajna Armia Narodowa, o czym dzisiaj historycy wolą zapomnieć. I Pilecki w deklaracji ideowej pisał, dla mniejszości narodowych, tych, którzy współpracują z okupantami przeciwko Polsce, w wolnej Polsce nie będzie miejsca. Dzisiaj było to uznane za mowę nienawiści. No jak można tak, takim językiem się posługiwać? A jak mogli na widły nadziewać dzieci, jak NKWD mogło rozstrzeliwać, jak Niemcy mogli pacyfikować całe okolice, to wszystko było normalne, to było można. Jaką postawę mieli zajmować? I Narodowe Siły Zbrojne od samego początku głosiły to, co jest tym przejawem dzisiaj wobec nich nienawiści. Przede wszystkim sprawa granic. Narodowe Siły Zbrojne, zbrojne ramię narodu polskiego, realizując wolę jego olbrzymiej większości, stawiając za swój pierwszy cel zdobycie granic zachodnich na Odrze i Nysie Łużyckiej jako należnych granic historycznych, jedynie i trwale zabezpieczających byt i rozwój Polski. Tu nie chodziło o historię, że to były ziemie zabrane nam kiedyś, chodziło o zabezpieczenie naszego państwowego bytu. Oni uważali, że następnej wojny Polska nie przeżyje. Musi być oparcie na Zachodzie o granice najbardziej bezpieczne, czyli naturalne. Całkowite zniszczenie Prus Wschodnich, wcielenie ich do Polski, to były ziemie przecież zgermanizowane, podbite, i oparcie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Nie dlatego, że byliśmy imperialistami, ale to była jedyna granica zdolna do obrony naszej państwowości. W 1939 roku Polska, mając takie granice, jakie wtedy miała, została napadnięta z kilku stron jednocześnie. Właśnie z Prus, z Zachodu, czyli w kierunku na Wielkopolskę, Śląsk na Pomorze i z południa przez Słowację, która powinna być inna. Słowacy byli uczestnikiem wojny przeciwko Polsce, o czym mało kto dzisiaj wie. Byli agresorem, a oni uważali, że zabezpieczenie Polski jest możliwe przez zabezpieczenie granic. Człowiek, który napisał przepiękny artykuł w 1942 roku, czyli w połowie działań wojennych, major Lech Karol Neyman z Narodowych Sił Zbrojnych, redaktor naczelny pisma, to był miesięcznik taki ideowo-teoretyczny komendy głównej NSZ, miesięcznik dla ich szeregów, to się nazywało Naród i Wojsko. Artykuł pod tytułem Osiągnąć cel za wszelką cenę. On pisał, że nie chodzi o zdobycie niepodległości, bo to jest oczywiste, tego chcą wszyscy i to jest naturalne. Ale jaka ta niepodległość ma być? I jaka ta Polska przyszłości ma być? Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. Ja tu całości Państwu nie będę czytał, to jest dostępne, można sobie znaleźć. Przepiękny artykuł naprawdę na poziomie umysłowym dzisiejszych 10 profesorów razem w pęczek związanych. I też by nie potrafili. Po polsku, klarownie, logicznie i przede wszystkim realizując polski interes narodowy.
I on pisał w tym artykule: jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi ich brzegami, co wraz z czeskimi Sudetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. To była idea, to była myśl. Jak się czyta prasę konspiracyjną innych organizacji z tamtego okresu, to jest narzekanie w pismach wydawanych przez AK. Zabierają nam najlepszą młodzież. Nikt na siłę nikogo nie zabierał, ale tu dawali program, który był bardzo atrakcyjny, jednoznaczny, zrozumiały, a tam było mgliste nie wiadomo co, bo alianci nie pozwalali. To nie to, że AK-owcy nie chcieli takiej granicy. Chcieli, ale nie mogli tego wyrażać na piśmie. Nie mogli stosować takiej propagandy, bo się Brytyjczycy nie zgadzali. Natomiast oni byli niezależni i stać ich było na to, żeby taki program formułować. A druga przyczyna, że ta młodzież przechodziła w szeregi NSZ, to było powszechne szkolenie wojskowe. Dostęp do szkół podchorążych i szkół podoficerskich. Ze względu na status wykształcenia, ci co mieli maturę, już byli bliscy matury konspiracyjnej, mogli rozpocząć szkolenie w szkołach podchorążych rezerwy w Narodowych Siłach Zbrojnych. I się okazuje, to szkolenie było potęgą. Ja do tej pory znalazłem 37 broszur i podręczników do szkolenia wojskowego. 37, część drukowana. Książki o objętości do 400 stron drobnego druku. Atlasy broni z rozrysowanymi wszystkimi częściami, jak się tym posługiwać. Szkolenie w tych podchorążówkach w Warszawie, w małych wprawdzie grupach, także dla lotników i marynarzy. No komu potrzebni lotnicy i marynarze w konspiracji? A oni tłumaczyli to tak. A jak będzie powstanie powszechne, jeśli zdobędziemy jakieś lotnisko i tam będą samoloty, to mamy dwa wyjścia, albo spalić, albo użytkować. Ale ludzie muszą być do tego przeszkoleni. Po to to właśnie było robione. I szkolenie morskie do marynarki wojennej. Jaka marynarka? Gdańsk, Gdynia, poza zasięgiem wtedy. No tak, ale na przyszłość to się przyda. I były kadry, przedwojenne kadry wojskowe, które takie szkolenie prowadziły. I pokazując potęgę tego szkolenia, chciałbym tylko wspomnieć jeden fakt. Centrum Wyszkolenia przy Dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych, to jest w Warszawie, obejmowało 1200 ludzi, wytypowanych żołnierzy. Oni, ci, którzy mieli maturę, szli do podchorążówki, inni szli do szkół podoficerskich. Z tych 1200, 700 ukończyło szkolenie do wybuchu Powstania Warszawskiego. To była elita. Wszyscy musieli mieć prawo jazdy, musieli zapoznać się z instrukcjami i z obchodzeniem się z bronią pancerną, przeciwpancerną, a tego na wyposażeniu oddziałów nie było, ale w przyszłości miało być, więc ci ludzie mieli być przygotowani. Stworzyli w Warszawie warsztaty rusznikarskie, przynajmniej trzy, o których wiemy, gdzie była reperowana albo konstruowana i produkowana broń w Powstaniu Warszawskim jeszcze. Kto o tym wie? Prawie że nikt, o tym się nie wspomina, bo niesłuszna, niedobra organizacja. 500 było w trakcie szkolenia. I oni później jako zwarta jednostka w Powstaniu Warszawskim, jako brygada dyspozycyjna zmotoryzowana kryptonim Koło, wzięła udział w powstaniu w liczbie 1200 żołnierzy. Cały czas na pierwszej linii frontu. To nie byli gdzieś dykownicy, gdzieś tam przy kuchniach, czy gdzieś tam się chowali. Nie. Żołnierze najprzedniej wyszkoleni, najlepsi. Tylko i wyłącznie wzmianki w podręcznikach i w różnych referatów tak zwanych uczonych, różnej proweniencji, bo to jest niesłuszne, o tym się nie mówi. Ale to była potęga, to była jakość, oni wnieśli jakiś wkład. Poza tą linią graniczną, poza Odrą i Nysą Łużycką, to jest chluba tej organizacji, bo nikt inny tego nie propagował, nikt o tym nie mówi. Jest jeszcze wywiad, potężny wywiad Narodowych Sił Zbrojnych. Tak jak formacje te, które uznawane były za legalne, dostawały potężne zastrzyki finansowe. Ja byłem wprost zszokowany, jak zobaczyłem kwity finansowe, jak finansowano poszczególne konspiracje. Na organizacje typu Delegatura Rządu czy Armia Krajowa szły setki tysięcy dolarów miesięcznie. Miesięcznie. A na przykład komendant Okręgu Południowo-Wschodniego Narodowej Organizacji Wojskowej, kapitan Adam Mirecki, bohater tych ziem przecież, dostał raz dotację w wysokości 10 tysięcy złotych przez kilka lat działalności. Mieli oddziały partyzanckie, mieli podchorążówki, wydawali własne pisma i na to pieniędzy nie było. Traktowani byli bardzo nierówno. Natomiast wywiad jako taki jest chlubą tej organizacji przez to, że on działał bez finansowania zewnętrznego. Później z czasem to się zmieniło, dlatego że kilkakrotnie dostali
można powiedzieć, fundusze, zasiłki dość pokaźnych rozmiarów od wywiadu brytyjskiego. Dlaczego? Bo to, co zbierali, to, co wywiad zbierał, szczególnie wywiad zachodni, wywiad Z Narodowych Sił Zbrojnych, który był chlubą tej organizacji, przekazywano przez Komendę Główną AK do Londynu, do Anglii. Oczywiście nie zawsze podawano, skąd to jest, kto to zrobił. Anglicy swoje wiedzieli, mieli swoich ludzi i kilkakrotnie są w rozkazach NSZ-u wymieniani z podziękowaniem za to, co przekazali. Przekazywali środki finansowe. Dzięki temu coś w ogóle wiemy, co się działo. Więc jeśli organizacja kolaboracyjna, zdradziecka i tak dalej jest finansowana przez aliantów, przez główną siłę, dopóki Amerykanie nie weszli do wojny, główną siłę walczącą z Niemcami w Europie, to w takim razie nie zdrajcy, tylko ktoś inny. I dlaczego? Właśnie dzięki temu wywiadowi. Co ten wywiad robił? Nie mając pieniędzy, wyszli z bardzo ciekawego założenia. Organizator tego wywiadu, porucznik Stanisław Żotę, który był pochodzenia, jak nazwisko mówi, niepolskiego, to był z rodziny hugenotów francuskich. Oni musieli uciekać, tam były rzezie na tle wyznaniowym. Polska była krajem tolerancyjnym i takich ludzi przyjmowali. Stanisław Żotę miał jeden z pseudonimów, chyba najważniejszy, Wilk albo Stach Zachodni. On był porucznikiem, ale był inwalidą z wojny 1939 roku. Stracił nogę, więc w sumie w konspiracji być nie powinien, bo jest charakterystyczny, ograniczone możliwości poruszania się i on bierze na siebie niezwykły ciężar. Stworzenie siatek wywiadowczych na terenie Rzeszy Niemieckiej, nie okupowanej Polski, ale daleko na zachód, na terenie rdzennej Rzeszy. Nie ma oficerów wywiadu dyspozycji. Oni są wszyscy zagospodarowani. Zresztą jak się później okazało, to często było obciążenie, a nie dodatkowy jakiś atut dla takich siatek wywiadowczych. I on się postanowił oprzeć na ludziach pochodzenia niemieckiego, dziewczętach i młodych mężczyznach. Często są ludzie 20-25-letni, rzadko dochodzą do wieku 30 lat. Postulat jest podstawowy, żeby nie mieli rodzin, żeby nie było obciążenia. Człowiek, który ma żonę i dziecko, będzie aresztowany, będzie bardzo skłonny szybko mówić, przyznawać się do wszystkiego, licząc na to, że ocali najbliższych. Ale ludzie samodzielni, wolni tego stanu, nie są tak podatni na wydawanie swoich dalszych, bliskich w wyniku tortur. To są ludzie niezwykle ideowi. Ci, którzy kończyli uczelnie niemieckie, czy to w Królewcu, czy w Berlinie, we Wrocławiu, w innych miastach, mają świetną znajomość języka niemieckiego, są zdolni wtopić się w tłum w Rzeszy, egzystować tam na normalnych warunkach, mają lekki akcent, ale wtedy wśród Niemców wielu takich było przesiedleńców z Arabii, z Infrancji, z różnych miejsc, także to nie było rażące. I musieli znać realia, więc jak ktoś studiował kilka lat w Niemczech, to oczywiście te realia znał, ale trzeba było czegoś jeszcze. Niemcy były krajem skrajnie policyjnym. Tam człowiek, który się pokazał nowy, czy w hotelu, czy gdzieś u kogoś nawet prywatnie, natychmiast musiał być meldowany i zgłoszony do Gestapo. Gestapo musiało wiedzieć, jaki jest ruch ludności. Więc musieli wyszukiwać takiej rodziny i takich przyjaciół, którzy byliby dla nich na tyle łaskawi, że sami ryzykowali życiem. I takie siatki Stanisław Żotę stworzył. Kilkanaście siatek wywiadowczych na terenie III Rzeszy, głęboko na terenie terytorium wroga. Ciekawa idea, poza tym doborem kadry, była taka, że te siatki między sobą nie miały żadnej łączności. Każda z nich miała odnośnik tylko i wyłącznie do centrali wywiadu w Warszawie. Między sobą nic. Dlaczego? Ze względu bezpieczeństwa. Jak jedna siatka będzie rozbita, to pozostałe będą niegroźne, nieczynne, nie wpadną. Mogą egzystować dalej. I tak się działo prawie, że do końca, nie do końca, ale prawie do końca niemieckiej okupacji. Wywiad Z miał szczególne zasługi. Oni wysyłali swoich ludzi z przygotowaniem technicznym, inżynierów, do zakładów zbrojeniowych niemieckich. Jak się czyta te raporty, napisane przepiękną polszczyzną, językiem technicznym, co w poszczególnych fabrykach jest wykonywane, jaki jest zasób produkcji miesięczny, roczny, jakie to są części i jak można te fabryki, te zakłady przestawić po wojnie, gdy już te miejsca będą polskie, a chodziło o ziemię zachodnie, o Śląsk, jak można je będzie przestawić na przemysł cywilny, na potrzeb ludności. Kto wtedy o tym myślał? I jak?
I oni wysyłali tych swoich oficerów na 2-3-4 miesiące do takich zakładów z fałszywymi papierami, oczywiście z bardzo mocnymi papierami, z tym świetnym przygotowaniem technicznym. Niemcy ich bardzo cenili, fachowcy najwyższej próby, ale nasi i pracowali dla nas. Więc to jest zasługa wywiadu zachodniego. Rozpracowywanie niemieckich obiektów, lotnisk, składów paliw i tak dalej. Jak takie meldunki szły przez Warszawę, a później do Londynu, to Brytyjczycy, którzy mieli fantastyczne lotnictwo, bombardowali te Niemcy od początku praktycznie, ale bombardować to jest różnica. Można rzucić bomby gdzieś, albo można rzucić tam, gdzie istnieje taka potrzeba, gdzie będą faktyczne zniszczenia przemysłu niemieckiego. Jeśli ten przemysł jest zlokalizowany i zostanie zbombardowany, to ujma i szkoda dla Niemców będzie oczywista. Jak te bomby się rzuci gdzieś, nawet na miasto, to zginie trochę ludności cywilnej, spłonie trochę domów, ale szkody przemysłowi niemieckiemu to nie przyczyni. A w tym przypadku tak się działo. I teraz coś zastanawiającego, nowego dla mnie. Od bardzo niewielu lat wiemy o tym, że to nie był jeden wywiad Narodowych Sił Zbrojnych. Wywiad Z, czyli zachodni, miał swoje dwa jeszcze odpowiedniki. Wywiad W, wschodni, na zapleczu frontu wschodniego, gdzie wysyłano oficerów jako tłumaczy, jako pomocników w służbie niemieckiej. Sami się zgłaszali, często z niemieckiego pochodzenia, więc mieli mocne papiery, które ich do tego uprawniały, plus znajomość języka. Jak się jedzie z takimi oficerami niemieckimi kilka godzin na zapleczu frontu, to oni ze sobą rozmawiają. A jak ze sobą rozmawiają, to kierowca słucha, albo tłumacz słucha. Wie, o czym rozmawiają i to rozumie. I stąd szły meldunki. I te meldunki są bezpośrednie, natychmiast. Rozpracowywanie na przykład obiektów typu elektrownie na tamtych ziemiach, na zapleczu frontu, bo wysadzenie jakiegoś toru kolejowego, pociągu, to była przerwa na dzień, dwa, Niemcy to naprawiali. Ale zniszczenie elektrowni to już było wydarzenie, bo prądu z dnia na dzień nie uzyskamy z innych źródeł. I informacje. Oficerowie niemieccy rozmawiali o operacjach, myśląc, że człowiek, który z nimi jedzie, jest ich. No bo formalnie był ich. Miał papiery Reichsdeutsche, miał niemieckie pochodzenie, pięknie mówił po niemiecku, do tego wykształcony, więc był swój. A jak się słucha, to się wie. Jak się wie, to przekazuje się to dalej. Więc druga sfera tego wywiadu, poza wywiadem Z zachodnim, to właśnie jest ten wywiad W, wschodni, o którym bardzo mało wiemy, bo dokumentacja Narodowych Sił Zbrojnych została bardzo mocno podniszczona. Oni to robili sami pod koniec wojny, jak wchodzili Sowieci, żeby te dokumenty nie dostały się w ręce sowieckie, w ręce komunistyczne. Ale trochę się zachowało i dzięki temu wiemy o tych najważniejszych rzeczach właśnie stąd. Ale jest jeszcze trzeci wywiad, wywiad P, północ, przez Okręg Białostocki, który jest wcielony do Prus Wschodnich, jako Besonderbezirk Białystok, jako pierwszy przewidziany do zniemczenia, wyjście na kraje bałtyckie, na Litwę, Łotwę i Estonię. I to też robią oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych. Co więcej, w 1943 roku pod koniec, na początku 1944, oni zakładają placówki wywiadowcze na tych terenach na wejście Armii Czerwonej, na przyszłość, żeby ten wywiad mieć, jak już będzie nowy okupant. Nic o tym do tej pory nie było wiadomo. Na stronach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są jeszcze, na szczęście, nie zostały zdjęte, linki do publikacji, które tworzyliśmy przez kilka lat. Właśnie do wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych, do wywiadu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To nie jest w postaci książkowej. Ta instytucja nie może handlować książkami, ale z tych linków można pobrać plik, zapisać i nie do czytania, ale do studiowania tak. Tam są referaty o poszczególnych dziedzinach tego wywiadu, o poszczególnych rejonach. Także bardzo serdecznie polecam, jak się ktoś naprawdę głębiej interesuje, warto do tego zajrzeć. Czyli trzy dziedziny wywiadu. Z zachodni, W wschodni i P północny. Z wyjściem na neutralną Szwecję. Jak się okazuje, można było kutrami przerzucać ludzi w jedną stronę, czasami w drugą, jak była taka potrzeba. Nie było przecież innej łączności, nie było łączności telefonicznej, nie było internetu. Może na szczęście wtedy, bo wszyscy by gadali tak jak teraz i wszyscy by wszystko wiedzieli. Zaraz by mecenas Kuń powiedział, że Pegasusa zainstalowali i by byłoby po wszystkim. Nie zainstalowali i na szczęście nie wszystko wiadomo. Ale bardzo dużo jeszcze można odtworzyć. I to jest wspaniała kadra oficerska. Kadra, która jest wyjątkowa, bo jest ideowa.
to są ludzie, którzy po 26 roku byli wyrzucani z wojska, byli szykanowani. Najprzedniejsza kadra, polska kadra oficerska, szykanowana przez sanację. I później oni znajdują swoje miejsce w szeregach tej właśnie organizacji. I poza Armią Krajową jest to jedyna struktura, która ma profesjonalną kadrę zawodową wojskową. Trzech przedwojennych generałów w szeregach NSZ-u, pułkownicy dyplomowani, oficerowie wyżsi, czyli pułkownicy, podpułkownicy, majorowie, cały szereg oficerów młodszych, kapitanów, poruczników służby stałej, czy tych, którzy byli w jakiejś rezerwie, tworzą podstawy Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych. Szkoły podchorążych, szkoły podoficerskie są praktycznie we wszystkich powiatach. Powiat jest to odpowiednik obwodu w Armii Krajowej. Mielec był bardzo silnym ośrodkiem działalności Narodowych Sił Zbrojnych. Mało dokumentów, ale mamy kilka dokumentów, gdzie Mielec jest wspominany. Wiemy, że było, wiemy, że ta organizacja istniała, że miała swoje struktury, że miała swoje podchorążówki, miała działalność, tylko to wszystko tak naprawdę do tej pory nie zostało opisane. A tych powiatów jest około 200 w całym kraju. Kto to wszystko zrobi i kiedy? Coraz gorszy czas dla tych, którzy będą się tym zajmować, bo to już praktycznie mało kogo interesuje. Ale to, co zrobimy teraz i sami, to będzie nasze. Zachowamy swoją historię. I teraz ci wszyscy, którzy biją w Narodowe Siły Zbrojne jak w bęben, historycy różnego pochodzenia, nie tylko komuniści, ale często gdzieś tam w korzonkach, jak się ich tak pobada, pogrzebie im się tak w przyszłości, to się okazuje, znikąd się nie wzięli. Oni wszyscy traktują NSZ jako najgorszego wroga na ziemiach polskich. Często gorszego od Niemców, Sowietów razem wziętych. Dlaczego? Może właśnie dlatego. Oni są wyrzutem sumienia. Wspaniały pion kapelanów wojskowych w Narodowych Siłach Zbrojnych. W dowództwie to jest ksiądz profesor Michał Poradowski. Jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku. Kapelan dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. I kapelani są w okręgach i są w powiatach. Kilku z nich po wojnie zostało biskupami, o czym mało wiemy. Autor tej pięknej modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych, ksiądz Stronkowski z Lubelszczyzny, też po wojnie został biskupem lubelskim. Z której organizacji wyszła taka kadra kościelna również. Mało o tym wiemy, ale naszym obowiązkiem jest nie tylko wiedzieć, ale przypominać innym i propagować wśród innych wiedzę, która jest niezbędna, nie powiem, że do życia, ale do normalnego funkcjonowania w tym świecie. Przy tym całkowitym mordowaniu idei Narodowych Sił Zbrojnych i nieżyjących już ludzi, bo to jest w sumie mord polityczny na nich popełniany i mord ideologiczny, mamy drugą stronę. Mamy bolszewików i mamy Niemców. Jakie były ich opinie? Skoro byli zdrajcami, to dlaczego Niemcy pisali tak? Wielkim celem politycznym obozu narodowego, w tym i NSZ, jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Zdobycie Prus Wschodnich dla Polski, zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę Łużycką i obrona kraju przed komunistami, uwaga, przed Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem wschodnich. Kto to podnosił od samego początku, od połowy okupacji? Właśnie oni. Wiedzieli, jest pełno meldunków NSZ-owskich, jak się okazuje, z ziem południowo-wschodnich, o mordach ukraińskich popełnianych na Polakach, na ludności cywilnej. Jest dywizja SS Galicjen, ta, która rzekomo była czysta, ona była tylko frontowa. Są meldunki NSZ-owskie. Daleko na zapleczu frontu, ta dywizja rozciągnięta do Lwowa aż po Wołyń, morduje na zapleczu ludność cywilną. Oni pisali wtedy z nienawiści i z uwielbienia dla Putina takich rzeczy. Tylko pisali to, co widzieli i co było sprawdzone. I dalej Niemcy o NSZ-cie piszą tak. NSZ rozwinęły swoją wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego. Szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok Armii Krajowej. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się przed wojną w czasie tragedii września 1939 roku lub w podziemnej walce z Niemcami. Tak się nie pisze o kolaborantach.
o własnych sojusznikach. Tak się pisze o najgorszych wrogach. I Niemcy to pisali i doceniali także wywiad tej organizacji. Najlepsza organizacja szpiegowska wywiadu brytyjskiego. Dlaczego brytyjskiego? Bo Słowianie, czyli Polacy, byli niezdolni do stworzenia jakiejś organizacji antyniemieckiej, bo byli prymitywni, bo byli pod ludźmi. Oni jeszcze w latach 60. na procesach nazistów w Niemczech zeznawali, że oni walczyli z brytyjskim wywiadem, a nie z Polakami, bo Polacy byli do tego niezdolni, a Brytyjczycy nie mieli tu swojego wywiadu. Ich tu nie było, a NSZ był. Gestapo, Geheimestatspolizei. Większość siatek wywiadu na terenie Rzeszy prowadzona jest przez Związek Jaszczurczy. Laurka czy przyznanie do kolaboracji? Ostrzeżenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, RSHA. Nowoczesne drukarnie wywiadu fałszują niemal wszystkie typy obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie dokumentów osobistych, w tym materiały Reichsführera i jednostek wojskowych. Reichsführer to był Heinrich Himmler, osoba w hierarchii numer 2-3 w hierarchii III Rzeszy Niemieckiej. Produkować fałszywe kartki na żywność, fałszywe kankarty można było i to robiono na wielką skalę. Ale produkować druki normatywne samego Reichsführera SS, którymi się można było legitymować w czasie podróży na przykład do Berlina, do Hamburga, czy dalej na zachód, do Francji, dla wywiadowców NSZ-owskich, to była wielka sztuka. I to są meldunki niemieckie z tamtego okresu. Niemcy wiedzieli, że wywiad NSZ-owski takie dokumenty produkuje. Nie tylko takie, ale między innymi to jest w ich dokumentach. Wywiad NSZ-u jest rzeczą najpoważniejszą, z jaką zetknęliśmy się od początku okupacji. Najpoważniejszą, czyli nie ma poważniejszej. Kadry. Istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. I wreszcie ogólnie o Narodowych Siłach Zbrojnych. To cały czas są Niemcy i to struktury bezpieczeństwa niemieckie, nie jakiś tam żołnierz Wehrmachtu. Jest organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez zarzutu i utalentowanych. Tak naprawdę to nie byli tylko Polacy. To jest organizacja, która skupia w swoich szeregach ludzi bardzo różnego pochodzenia. Jest bardzo wielu pochodzenia niemieckiego. Czterech twórców programu zachodniego, czyli powrotu Polski nad Odrę i Nysę Łużycką, to są następujący oficerowie i działacze polityczni Narodowych Sił Zbrojnych. Major Lech Karol Neyman, którego fragment artykułu tu przytoczyłem, zamordowany po wojnie w 1948 roku przez komunistów pod zarzutem współpracy z Niemcami. Porucznik Jan Lilpop, młody 25-letni oficer, zginął w walce z Niemcami, autor fantastycznej broszury O co walczą Narodowe Siły Zbrojne, gdzie ten program zachodni jest wyłożony. I działacze polityczni, Antoni Gerne, młody wtedy radykalny działacz z Poznania, ewangelik z pochodzenia, nie katolik. I wreszcie Karol Stojanowski, wybitny polski uczony, dzisiaj całkowicie zapomniany, można powiedzieć wyklęty, bo miał niesłuszne poglądy. Na tych czterech głównych ideologów dwóch ma pochodzenie nazwiska niemieckie, Gerne i Neyman. Właściwie trzech, bo jeszcze Lilpop, też z tej rodziny. Więc jest jeden czysty Polak, można tak powiedzieć. I oni są osią tego programu. Do tego mamy w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych polskich Tatarów, bardzo wielu, na wysokich stanowiskach, ale mamy także ludzi żydowskiego pochodzenia, a nawet czystych Żydów. Major Szmul Ostwind, po polsku on się przechrzcił, przyjął imię Stanisław, świętego Stanisława na wzór, był komendantem powiatu Węgrów Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowany w styczniu 1945 roku, tam już weszła Bolszewia, bo to jest teren Węgrowa, to jest Podlasie, tam już są bolszewicy, aresztowany i NKWD-zista, który go przesłuchuje, ma już o nim wszystkie dane, mówi, toż ty jesteś Jewrej, czyli Żyd, to ty nasz. Jak ty pójdziesz z nami, wydasz tu wszystkich, a my wiemy, że ty wiesz, to ty u nas generałem zostaniesz za takie zasługi. On mówi, ja nie mogę. A dlaczego ty nie możesz? Ja złożyłem przysięgę. A jaką przysięgę ty złożyłeś? On mi na Matkę Boską. A naplewać tę taką przysięgę. U nas na Stalina złożysz. To dopiero będzie przysięga. On się oczywiście nie zgodził. Został zamordowany. Proszę mi teraz powiedzieć, ile jest ulic, jego imienia, szkół, ile jest pomników, czy jest w szkolnych podręcznikach. Nie ma. Dlaczego? Bo gdyby działał w innej organizacji, nie byłoby żadnych przeszkód.
ale jak się zarzuca kolaborację, ksenofobię, wszystko co najgorsze i nagle tacy ludzie są w tej organizacji, to się ze sobą nie łączy, nie pasuje. Ale nie był to najwyższy oficer pochodzenia żydowskiego w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych. Mamy komendanta okręgu, okręgu Warszawa-Powiaty, czyli naokoło Warszawy. Jerzy Kraft, pseudonim Wiesław Wiesławski. On był przedtem szefem wywiadu tego okręgu, później jest komendantem okręgu. Czy komuś to przeszkadzało? Czy ktoś ich traktował źle? Czy ktoś im blokował awanse? Czy ktoś nie wykorzystywał ich możliwości? Po wojnie spędził wiele lat w więzieniach komunistycznych. Znowu, czy ten człowiek nie zasłużył na szczególny szacunek, na docenienie przez polskie państwo? Zasłużył. Ale kiedy, jak takie państwo powstanie, które ich wszystkich doceni, tego oczywiście nie wiemy. Na razie jest to praktycznie niemożliwe, bo jest to ideologicznie i politycznie niesłuszne. Nie pasuje. Antysemici, mordercy Żydów mają w swoich szeregach Żydów, a ci, którzy rzekomo Żydom pomagali, to są mordercami Żydów. Jeden Grzegorz Korczyński, czyli Stefan Kilanowicz na terenie powiatu janowskiego, czyli Kraśnickiego, ma na sumieniu setki zabitych Żydów, w tym kobiet i dzieci. I co? Leży na warszawskich Powązkach, wojskowych, jako generał broni. On przedtem, już po wyjściu z konspiracji, jest szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku. On zgłosił w maju 1945 roku postulat na posiedzeniu Komitetu Centralnego tzw. Polskiej Partii Robotniczej, żeby na ziemiach polskich odtworzyć krematoria, żeby ludzi palić w krematoriach. Dlaczego? No bo te sprawy sądowe, przewożenie więźniów, zeznania świadków, to wszystko trwa. A można ich tak do pieca po niemiecku i będzie spokój. Nawet Gomułka go skrzyczał. Mówi, towarzyszu, nie możemy stosować gestapowskich metod. Jak się czyta pierwszą część tego zdania, bo to nie jest całość, to się wydaje, że ten Gomułka nie był taki zły. Ale on daje uzasadnienie. Bo jakby to wyglądało? On się nie boi tego, że będziemy palić. Tylko, że po tym, co robili Niemcy, komuna będzie miała zły odbiór na Zachodzie. Palą ludzi w piecach, ale chcieli. I tych zbrodniarzy z PPR-u, z Gwardii Armii Ludowej mamy na pęczki. Możemy wyliczać. Władysław Spychaj, on po wojnie zmienił nazwisko i zresztą w większości nakazywali zmianę i to robili. On się nazywał później Sobczyński. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie próbował w sierpniu zorganizować pogrom antyżydowski. Nie wyszło. No to widzicie, towarzyszu, rozumicie, to my was damy teraz na Kielce. Tam spróbujcie. Dali go do Kielc. Wyszło. Kto jest winny? My, a nie oni. A zeznania jego podwładnych, jego podkomendnych z Armii Ludowej, z Kielecczyzny są takie. Nasz dowódca nakazał ujętym kobietom i dzieciom w lesie rozbierać się do naga, bo przed rozstrzelaniem, żeby ubranka nie były postrzelane, bo miały większą wartość. Jakim trzeba być bydlakiem, za przeproszeniem, co trzeba mieć w głowie, żeby się tym chwalić po wojnie, żeby to było dla nich czymś całkowicie normalnym. I jednorazowe egzekucje po kilkadziesiąt osób, po kilkudziesięciu Żydów, czy właściwie tych dzieci i kobiet, które się w lesie ukrywały, mordowanych przez tę strukturę. Ale w świecie komuna to jest ta, która Żydom pomagała, a NSZ to ten, który Żydów mordował. Kto to odwróci, kiedy i jak, to musi być jeden wielki zbiorowy wysiłek nas wszystkich. Jeśli my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Co więcej, zrobią jeszcze rzecz gorszą. Przypiszą im następne cechy, które nie będą miały nic wspólnego z prawdą, ale to im się oczywiście uda. Jest to organizacja fantastyczna dlatego, że jest po trzykroć niezależna. Nie było odnośników, nie było innych organizacji tego typu. Niezależna materialnie. Nie dostawała żadnych pieniędzy z zewnątrz. Musieli działać i organizować się tak, na ile im własne zasoby plus zdobycze na to zezwalały. Produkcja fałszywych banknotów, produkcja fałszywych kartek żywnościowych i przemysłowych. I to jest ciekawy przypadek, bo oni na przykład jak produkowali te kartki na artykuły przemysłowe, to na takie, których nie było, można kupić w sklepach w Generalnym Gubernatorstwie. Ale można było kupić na terenie Rzeszy. Więc przez Częstochowę do Blachowni Śląskiej te kartki były transportowane. Szły całe kolumny samochodów na przepustkach niemieckich. Były Bescheinigungen, że oni tam jadą po towar dla zaopatrzenia dla armii niemieckiej. Pobierali artykuły przemysłowe na te kartki, przejeżdżali granicę i to się oczywiście tu rozpływało, było upłynniane. Za to były pieniądze.
pomysł fantastyczny, wykonanie fantastyczne, dopływ pieniędzy. A dzisiaj mówią, chłopów na wsi rabowali. Nie mieli co robić, tylko rabowali swoje własne rodziny, swoje własne szeregi. Oczywiście nie. Niezależność ideologiczna. Nad narodowymi siłami zbrojnymi nie było żadnych izmów, żadnych socjalizmów, żadnych liberalizmów, żadnych materializmów, nie wiadomo czego. Wszystkie inne organizacje były tym skażone ideologiami marksistowskimi lub około marksistowskimi. Ci natomiast nie. Wytworzyli własną narodową myśl polityczną, czyli granica na Odrze i Nysie, poszanowanie polskiego interesu narodowego i przede wszystkim szanowanie zasobu demograficznego. Nie wolno marnować polskich sił. Nie wolno się wykrwawiać w sposób niepotrzebny dla wschodu czy dla zachodu. Tak jak Armii Krajowej narzucono koncepcję akcji Burza, to część kadry dowódczej, jaka przyjęła z entuzjazmem, pracowali dla bolszewików. Ale bolszewicy, wtedy gdy akcja Burza się rozpoczynała, byli naszym wrogiem. Zerwali stosunki dyplomatyczne. Po ujawnieniu sprawy Katynia uznali, że Polska ani suwerenna, ani niepodległa po wojnie nie będzie. Więc jak można było na ich rzecz pracować? Gdyby to robiono na rzecz Niemców, to byłby wrzask. Na rzecz bolszewików, no tak z domniemania, że no dobrze chcieli, ale nie wyszło. Nie mogli dobrze chcieć, coś takiego proponując. Wysyłać ludzi do walki po stronie de facto bolszewickiej, pracować dla nich. Przyszli bolszewicy im podziękowali. Czym? Konclagry. Przecież na terenie Polski istniało po wejściu Armii Czerwonej co najmniej kilkanaście obozów koncentracyjnych sowieckich, NKWD-owskich. Obozów koncentracyjnych. Jak lata temu tłumaczyłem młodym ludziom i oni mówią, że no tak, wie pan, ale to pan tu źle mówi, bo obozy koncentracyjne to robili Niemcy, ale przecież bolszewicy nie. Pokazuję dokument, mnie czytaj. Konclagier. Jest toczno, że towarzysz taki, a taki pełnił służbę jako wartownik w konclagrze w Rembertowie. Umiesz czytać? Przeczytaj. Konclagier to jest obóz koncentracyjny. A, nie wiedziałem. A skąd ma wiedzieć? W domu nie powiedzą, w szkole nie było, telewizja o tym nie powie. W związku z tym całe te roczniki najmłodszych pokoleń zostały całkowicie odcięte od wiedzy. A my to wiedzieć musimy. I wreszcie politycznie, niezależni politycznie. Oni nie podlegają żadnym siłom zewnętrznym. Nie mają nad sobą Londynu, Waszyngtonu, nie mają nad sobą Jerozolimy, Tel Awiwu, nie wiem czego tam jeszcze. Są całkowicie niezależni. To co robią, robią na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Uznawali polską władzę, polski rząd na wychodźstwie. Uznawali delegaturę rządu na kraj, uznawali przez Narodowe Siły Zbrojne jest uznanie dla Armii Krajowej. Jest bardzo ścisła współpraca na wielu terenach, wielu dziedzinach. W Warszawie na przykład do struktur bezpieczeństwa z Narodowych Sił Zbrojnych przekazano cały pion wywiadu antykomunistycznego. Dlaczego? AK i delegatura rządu tego nie miała. Nie miała odpowiednich ludzi, a ktoś to musiał robić. I ci ludzie zostali dostarczeni, cały pion z NSZ-u został przekazany tam. I to są tylko przypadki, ja tu mógłbym tego wymieniać więcej, ale byśmy tego czasowo nie wytrzymali. Jak się tego wszystkiego nie wie, to oczywiście możemy wtedy kiwać ze zrozumieniem głową, no tak, rzeczywiście to byli kolaboranci. Dlaczego? Bo napisał o tym Abrahamer Grabowski, bo napisał o tym Gross, napisał o tym Zychowicz, napisali inni i my tak milcząco przytakujemy. Ale czemu przytakujemy? Powinniśmy sami sobie współczuć, że na coś takiego się zgadzamy. Trzeba umieć się bronić. Nawet nie się, bo to nie nas dotyczy bezpośrednio. Dotyczy tych, którzy nie żyją. Ich dobrego imienia mamy obowiązek bronić. Wreszcie sprawa scalenia z AK. Nie jest prawdą, że Narodowe Siły Zbrojne się nie scaliły. Z bólem serca, ale to zrobiły. Zostali oszukani w umowie scaleniowej od razu na samym początku. Perfidnie oszukani. Zapłacili straszną cenę, bo oddali struktury, a później byli pacyfikowani od góry. Kadra oficerska była odsuwana od dowództwa, oddziały były przejmowane, struktury były przejmowane, ale wszystkiego się ukryć oczywiście nie da. I meldunki Komendy Głównej AK do Londynu są takie, że te okręgi się podporządkowały. Oczywiście to proces wykonawczy trwał wiele miesięcy. Później już na to nie było czasu po Powstaniu Warszawskim, ale nominalnie byli scaleni. I wreszcie 3 stycznia 1945 roku, czyli 2 tygodnie
przez rozwiązaniem Armii Krajowej, mamy meldunek wyższego oficera kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Człowiek jest nierozszyfrowany, mamy tylko jego pseudonim i on zdaje raport z rozmowy między nimi z generałem Okulickim, ostatnim dowódcą AK. Na podstawie poufnie otrzymanych informacji melduję. Narodowa Organizacja Wojskowa tworzy fuzję Narodowych Sił Zbrojnych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, co zdaniem nowego komendanta Sił Zbrojnych w kraju, czyli generała Okulickiego, będzie stanowić ponad 50% AK. Ponad połowa organizacji to jest NOW i NSZ. A gdzie jest ta wiedza w podręcznikach? A gdzie jest ta wiedza w tych gadających głowach w telewizji? Zawsze są pomijani, zawsze są poniżani, zawsze są oskarżani. I nagle się okazuje, ponad połowa organizacji AK to są oni. Więc tak jakby całkowicie zostali wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. A swoje zrobili, z siebie dali wszystko, co było możliwe. I te opinie o nich są potwierdzone także przez inne organizacje. Co jest ciekawe, przez na przykład komunistów. Komuniści pisali już w kwietniu 1944 roku, to jest wywiad NKWD-owski w Polskiej Partii Robotniczej. NKWD-owski, nie jakiś tam własny, bo komuna tego po prostu nie miała, mieć nie mogła, że Narodowe Siły Zbrojne są organizacją niepodległościową, najszybciej rozwijającą się na prawym skrzydle wachlarza politycznego. Pisali to dla siebie, nie dla nas. Dla nas pisali, że to są zdrajcy, ale dla siebie pisali, że to jest organizacja niepodległościowa i bardzo szybko się rozwija, że ma potężną kadrę oficerską, wyszkoloną, że zdobywa broń własnym przemysłem, czyli akcjami na Niemców. Nie ma żadnej zdrady w tych meldunkach. Wprost przeciwnie. Wszystko jest zupełnie odwrotne. I gdybyśmy się posługiwali taką wiedzą od początku, gdybyśmy to wszystko wiedzieli przed laty, to oczywiście ta sprawa wyglądałaby inaczej. Ale kto i jak miał to robić? Jak się czyta te meldunki o Narodowych Siłach Zbrojnych, to mamy dwoiste. Z jednej strony to bandyci, zbrodniarze, ludobójcy, antysemici i tak dalej, a z drugiej strony wywiad komunistyczny już po wojnie podkreśla niezwykły poziom ideowy kadry dowódczej. Pułkownik Antoni Szacki, pseudonim Bohun Dąbrowski, dowódca Brygady Świętokrzyskiej, w 1947 roku uzyskuje następującą ocenę wywiadu komunistycznego Polski Ludowej. W 1939 roku uważany jako jeden ze zdolniejszych oficerów w armii, jest człowiekiem o wysokiej inteligencji, ma dar zjednywania sobie ludzi, dumny, bardzo stanowczy, jeśli chodzi o sprawy Brygady Świętokrzyskiej i NSZ. To byli ideowcy. Oni nie poszli dla pieniędzy, nie poszli dla zaszczytów, bo tych w tej organizacji nie było. Ale musimy to wiedzieć. A skąd mamy wiedzieć, jak, jeśli nie będzie tego w podręcznikach, nie będzie tego w telewizji. Historycy, ci, którzy są bardzo tacy usłużni dla każdej kolejnej władzy, ale każda kolejna władza cały czas będzie traktowała NSZ jako wroga. Nie wiem dlaczego, może i wiem, ale tak będzie. Oni tego oczywiście nie powiedzą. I tu jest właśnie tym najlepszym przykładem Brygada Świętokrzyska. No tak, panie, ale z Niemcami przeszli. Tak, przeszli. Od stycznia 1945 roku, a od lipca 1944 zgrupowanie stopeckie na Libockie przeszło jeszcze większej liczbie żołnierzy, przeszło pod Warszawę do Puszczy Kamienowskiej bez pomocy Niemców. Nie było. Nie było wcześniej porozumień z Niemcami. Oczywiście, że były. I brali od Niemców broń. I meldunki szefa wywiadu Okręgu Nowogródzkiego jest takie. Ale umów pisemnych z Niemcami nie zawierać. I nie zawierali. Ale brali broń. Dlaczego? Bo tam zagrożeniem nie byli Niemcy. Tam zagrożeniem byli Sowieci. Była okupacja niemiecka, ale te tereny były opanowane przez partyzantkę sowiecką. Sowieci mieli własne lotniska, mieli zrzuty broni, instruktorów politycznych, NKWD-zistów, politruków. To wszystko szło i głównym ich zadaniem było spacyfikowanie miejscowej ludności polskiej. Masowo albo mordowali sami, albo wydawali w ręce Niemców. I AK tam musiała walczyć z wrogiem bezpośrednim, a nie z Niemcami. Niemcy przyjeżdżali tam co kilka tygodni na pacyfikację albo na akcję, ale Sowieci byli co noc. Co noc gwałcili, rabowali, mordowali i byli całkowicie bezkarni. Gdy szły meldunki do Warszawy
o pomoc, żeby wysyłać partyzantkę, żeby wysyłać broń na te tereny, to pułkownik Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy, zatrzymał tę akcję, spowodował, że taka pomoc nie poszła. Musieli sobie radzić sami. To samo jest odnośnie ziem południowo-wschodnich. Jak są meldunki, że te ziemie płyną krwią, że Ukraińcy mordują ludność cywilną, też nie pozwolił na wysyłanie polskiej partyzantki i nie pozwolił na wysyłanie broni na te tereny. Że to będzie potrzebne później na akcję Burza. Akcja Burza była nikomu niepotrzebna, nic tam nie dała poza stratami, a ta krew została przelana między innymi z takiego powodu, że nie było się czym bronić. Jeśli oceniamy całościowo Narodowe Siły Zbrojne, to pewne jest, że była to organizacja polska, że była niezależna, że była ideowa i grupowała ludzi na najwyższym poziomie umysłowym. To nie była organizacja prymitywna. Jak się czyta meldunki i wspomnienia na przykład Gwardii Ludowej, to jest śmiech przez łzy, bo to minęło kilkadziesiąt lat, więc dzisiaj się możemy pośmiać. Jeden z takich rzekomych partyzanów komunistycznych na terenach podwarszawskich, Franciszek Ciastek, pseudonim Owijacz, czyli Onuca, Owijacz to przecież jest Onuca, on opisuje swoje wrażenia z początku partyzantki. Wysłali ich towarzysze w teren. No to więc w teren poszli, pisze. I w jednej ze wsi chłopi chcieli nam dać broń, ale my jej nie wzięliśmy, bo była długa i trudna do ukrycia. Partyzanci bez broni, można i tak. Ale opisuje akcje. Jakie? Mordowanie w dworach. Kogo? Pamieszczyków, czyli bogatych chłopów i ziemiaństwo, bo to była klasowo wroga warstwa do zlikwidowania. Ile jest zła wyrządzanego przez komunę jeszcze w okresie okupacji i tych pierwszych lat po okupacji, co idzie w zapomnienie, o czym zapominamy. Rodowody tych, którzy dzisiaj nami rządzą. Jak poszukacie po nazwiskach, po dziadkach, bo dzisiaj już to właściwie jest trzecie pokolenie, to się okazuje, że oni się znikąd nie wzięli. Oni się wzięli stamtąd i są tacy sami, tylko działają na innym poziomie. Dzisiaj nie trzeba mordować, nie trzeba robić takich akcji jak wtedy, ale trzeba walczyć jak? Propagandowo i wdeptywać w ziemię wszystkich tych, którzy mają inne zdanie. Zabawa w gwiazdy Gwardii Ludowej. Dzisiaj to się mówi, to jest zabawa zepsutej młodzieży w gwiazdy. A komuniści robili to w 1943-1944 roku. Napadali na dwory, bardzo lubili młode ziemianki, gwałcili przez wiele godzin, układali ciała w gwiazdy, a następnie strzelali im w głowy. Są meldunki i są wykonawcy tych akcji. Co oni później po wojnie robili? A trafili do UB, do Milicji Obywatelskiej, robili karierę. Dzieci się oczywiście do tego nie przyznają, ale przypuszczam, że większość tych dzieci wie. Mentalność tych ludzi była ludobójcza. Pracując przez wiele lat w Urzędzie do Spraw Kombatantów, stykałem się z bardzo różnymi sprawami. I pamiętam, to był wstrząs, bo dużo wiedziałem, dużo przeczytałem, ale był życiorys młodego porucznika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 1946 rok, on jest na służbie w Szczecinie. Jest w ochronie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I on pisze tak. W wojewódzkim urzędzie nie było etatowego kata do wykonywania wyroków, więc każdorazowo można się było zgłaszać na ochotnika. Ja się zgłaszałem, bo za każdy rozstrzał dawali 3 butelki wódki, 5 paczek papierosów i kilka dni urlopu, więc robiłem to chętnie. On to pisał w latach 70. Miał dzieci, miał rodzinę. Tylko tym się miał z przeszłości pochwalić. Jaka mentalność, co w nich się działo, że to, co my uważamy za złe, oni uważali za dobre, że tym się można było do ówczesnego zbowidu pochwalić. Ilu było takich ludzi z taką przeszłością i co się z nimi stało? Żadnemu z nich nie stała się krzywda. Żadnemu. Dzieci już na wyższym poziomie stały się elitą Polski Ludowej, a wnuki to dzisiaj są korporacje, to są międzynarodowe instytucje, oni już zęby myją, sznurowadła mają nie na supeł wiązane, stać ich na wszystko i oni są elitą. Oni dzisiaj nami rządzą, a my mamy siedzieć w tym dole, nie wychylać nosa, bo nam mogą nawet jeszcze dzisiaj zrobić krzywdę. Wracając do Brygady Świętokrzyskiej, znowu niemiecki meldunek. Jeśli Brygada Świętokrzyska napadała na chłopów i ich rabowała, a to jest tak zwana wiedza ogólna, powszechna, jak się pytam skąd wiesz, no wie pan, ale to wszyscy tak mówią. A mnie wszyscy to znaczy kto? No wszyscy, ja tak nie mówię. No to pan może nie, ale inni tak mówią. A na jakiej podstawie? No bo to tak wiadomo. No wiadomo.
Meldunek z 23 grudnia 1944 roku. Sicherheitsdienst Częstochlau, czyli Służba Bezpieczeństwa, placówka w Częstochowie. Liczba napadów na jednostki zaopatrzeniowe niemieckie wzrosła, w szczególności w obecności liczącej około 1000 osób NZ-owskiej Brygady Święty Krzyż. Brygada Świętokrzyska napada na transporty niemieckie, rabuje Niemców. Jeśli kolaboruje, to przecież ich patroni by im na to nie pozwolili. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego zgadzamy się na tą wiedzę ogólną, że wiadomo i nic więcej? I powojenne losy tych ludzi. Tak jak mówiłem, Franciszek Cieślak, 21,5 roku w więzieniach komunistycznych. Trudno sobie wyobrazić taki okres w życiu człowieka, który jako młody trafia do więzienia, a wychodzi już bez zdrowia. On miał wszystkie palce stłuczone kolbami karabinów, bo był przed wojną strzelcem wyborowym, więc takiemu nie można było zostawić palców. Jak widziałem go pierwszy raz w życiu, pierwszy raz mnie tam koledzy zawieźli i patrzę później przy stole, jemu kanapkę, tam chleb pokroili w kostki i on tak tymi kikutami podnosił do góry i jadł. Ja myślałem, jakieś zwyrodnienia, gościec, no w tyle lat więzienia. A co panie Leszku, tak pan patrzy? Na jego palce. Ja mówię tak. Franek, wyprostuj się, bo on taki zgarbiony chodził, miał potłuczony kręgosłup. Wyprostował się wyższy ode mnie. Pokaż ręce. I on pokazuje te połamane kikuty. Wie pan, kto mu to zrobił? Ubowcy. Stłukli mu wszystkie palce, żeby nie mógł strzelać. I człowiek był naprawdę niezwykły. Jak go zapytałem, czy gdyby raz jeszcze dane mu było przeżyć swoje życie, gdyby wiedział, czym to się skończy, czy wybrałby inny swój los, robiłby coś innego. On mówi, nie, robiłbym to samo. Ale lepiej, nie dałbym się tak szybko złapać. I błyski w oczach. Naprawdę ideowiec i naprawdę prosty człowiek ze wsi. I naprawdę ktoś, takich ludzi powinno się cenić. Jak powinno się o nich wiedzieć? Wiemy? Nie, bo po co? Mordowanie po wojnie, poszukiwanie. Znowu typowy meldunek Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polecenie. Jak najszybsze ustalenie miejsca zamieszkania szefa wywiadu ruskiego Stefana, pseudonim Van Sfer, i opracowania go do werbunku. Kapitan Rudzki był szefem wywiadu Okręgu Podlasie Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie, po zakończeniu działań wojennych, bo wojna w Polsce trwała, nie został ujęty, nie został rozpoznany, UB go usilnie szuka. To jest grudzień 1952 roku, czyli tyle lat po zakończeniu działań wojennych. UB go poszukuje. Chcą go aresztować i zwerbować. On bardzo dużo wie o terenie. Ale wyższy przełożony, tam są tylko bazgroły, nie można rozszyfrować, kto to był. On pisze, na zaplanowanie werbunku Rudzkiego nie zgadzamy się. Po ustaleniu szefa wywiadu NZ przeprowadzić likwidację, dążyć do jak najszybszej likwidacji tego elementu. Czyli natychmiast go zabić, aresztować, nawet nie przesłuchiwać, żeby nie składał zeznań, bo może coś niedobrego powie, od razu go zabić. To jest na szczęście jego fałszywe nazwisko. On nie został rozpracowany. Nie wiemy, co się z nim stało. Czy gdyby się udało mu gdzieś za granicę przedostać, to pewnie by tam się ujawnił. Ale prawdopodobnie dożył w Polsce Ludowej na fałszywych dokumentach. Znam bardzo wiele takich przypadków. Ludzie żyli, dosyć długo się ukrywali. Niektórym się udało do końca. Poznawałem takich w roku 89, 90. Innym się udawało przez lata. Mój ojciec na fałszywych papierach żył do maja 49 roku. Założył rodzinę, miał dwoje dzieci i miał fałszywą tożsamość. Był przewidziany do działań wywiadowczych, ale jego przełożeni go opuścili. Oni się ujawnili, a on został. I on mi mówi, a co miałem zrobić? Miałem się ujawnić później w działalności. Miał pomagać Witoldowi Pileckiemu, między innymi. To było niemożliwe, więc żył na fałszywych papierach. Został rozpracowany w maju 49 roku przez informację wojskową. Jak mi mama opowiadała, jak go aresztowali, przyszli ci bandyci i mówią, tu pod tym pachem on sobie gniazdko u nas uwił. Pod tym pachem sobie siedział naszym. Tak, siedział. Takich ludzi było bardzo wielu. Nie wszyscy byli ujęci. O ilu wiemy? Ile życiorysów takich znamy? Prawie nic. Dlaczego? O, dzisiaj życiorys to ma. Bauman, to jest ktoś. Dzisiaj życiorys to ma Szymborska, to jest ktoś. Życiorys dzisiaj ma Tokarczuk, to jest ktoś. A naszych bohaterów, a czyi to bohaterowie? A naplewać, jak mówił Sowiet majorowi Ostwindowi. To nie nasze, to złe. Na Stalina, jakbyś tak przysięgał, to by było wszystko dobrze. To są właśnie dzieje Narodowych Sił Zbrojnych. Dzieje nieznane, dzieje zapomniane, dzieje, za które
cierpimy do dziś. Bardzo wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, że w rodzinach mieli takich ludzi w szeregach tej organizacji. Dopiero po latach to wychodzi. Często młodzi ludzie przychodzą, przyjeżdżają. A wie pan co, ja znalazłem u dziadka takie dziwne zapisy, nie wiedziałem o co chodzi. I taki wujek jeszcze stary żyje, jak poszedłem tam, mówi tak, mówi, twój ojciec, twój dziadek to był w NSZ-cie. Ale nic tam w domu nie mówił. A co miał wam powiedzieć? Nie chciał was narażać. I my dopiero to w tej chwili powoli, cierpliwie odtwarzamy. Jeśli ponad połowa sił Armii Krajowej przed jej rozwiązaniem to jest NOW i NSZ, to ponad połowa to jest większość. Jeśli to jest większość, to nie są bandyci, to nie są zdrajcy, to nie są kolaboranci. Kto by ich wpuścił w swoje szeregi? A przekaz zewnętrzny, oficjalny, to nawet jak nie jest taki jednoznacznie obrazoburczy, to coś tam musiało być, bo przecież by się tak nie mówiło. To jest taka właśnie wykładnia nowoczesna, nowoczesnych pseudologików, którzy mówią, no skoro wszyscy mówią, to tak jest. Wszyscy, nie wszyscy i nie mówią, tylko plugawią dobre imię Narodowych Sił Zbrojnych. Naszym zadaniem jest z tym walczyć. Nie moje, bo ja to robię na własną rękę od 40 lat, ale każdego z Państwa, nie na taką skalę, nie w takim zakresie, a na tyle, ile to jest możliwe. Trzeba być aktywnym, trzeba być czynnym, trzeba się nie poddawać tej propagandzie z drugiej strony. Co jest złe, co jest dobre, to my oceniamy. My mamy sumienie. Nie może tego robić Tusk, nie może tego robić profesor, w cudzysłowie, Hartman, nie mógł tego robić profesor, w cudzysłowie, Bartoszewski i wiele z tych innych osób nie mogą nam narzucać tego, co powinno być w nas samych. Poczucie dobra i zła jest tam dane. Musimy to tylko odnaleźć. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, to tak. I to jest kryterium oceny wszystkich czynników zewnętrznych i każdej organizacji. Czy chciała dobrze, czy źle? Czy robiła dobrze, czy źle? Czy nas skompromitowała, czy jest? Ja mówię tym wszystkim dzieciom, tych ubeków, tych innych, a mnie szarpią za nogawki w internecie, to bandyci, wszystko mordercy. Ja mówię, dobrze, zróbmy publiczne spotkanie. O, jakie spotkanie? Ja mówię, no weźcie swoje wszystkie ubeckie książki, weźcie tam 50 ubeckich doradców, tych matuzalemów o utrwalania władzy ludowej, usiądźmy przy stole, niech ludzie siedzą po drugiej stronie, niech usłyszą argumenty, porozmawiamy. Chciałbyś? Ja bym chciał, ale oni nie chcą. A dlaczego nie chcą? No właśnie dlatego. Dziękuję bardzo, to jest pierwsza część. Chwila przerwy. Druga część jest zupełnie inna. To jest Polska, Ukraina, co dalej? Ale to się wiąże także z przeszłością, z tym okresem, o którym mówiłem, kiedy Ukrainy jako takiej nie było, ale byli Ukraińcy. Kiedy Polska zapłaciła potworną ofiarę w ludności cywilnej, do dzisiaj nie wiemy ile. Polska jest formalnie krajem neutralnym. W wojnie udziału nie bierze. Ale znowu Jarosław Kaczyński powiedział głośno i wyraźnie, że mamy wojnę, czyli bierzemy w niej udział. Dobrze, ale z czym? I teraz wyzywanie wszystkich od ruskich onuc, każdy kto ma inne zdanie niż tak zwany czynnik państwowy, wszystko jednakiej orientacji, przypomina to, co było w 1944 roku. Wróg ludu! Nie tak myślisz jak my, nie tak robisz jak my, jesteś wrogiem klasowym, jesteś zdrajcą,